Witam przede wszystkim bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Muszyński. Z Piotrem wczoraj wymyśliliśmy... Co drugie zdanie miał być ten aplauz. Z Piotrem wymyśliliśmy, że my się przedstawimy troszeczkę szerzej. Być może będzie wam lepiej słychać człowieka, o którym coś więcej będziecie wiedzieli. Więc nazywam się Marcin Muszyński, jestem animatorem. I nie animatorem w Domu Kultury, jak niektórzy stwierdzili, ale animatorem, człowiekiem, który wprawia w ruch nieożywione rzeczy, nieożywione charaktery na początku. Oprócz tego jestem kierownikiem produkcji w dość sporej firmie animacyjnej. I na końcu, ale to taka moja najważniejsza chyba funkcja, prowadzę warsztaty, na których uczymy młodych adeptów Blendera powstawania produkcji. Od procesu takiego początkowego, czyli od całego planowania, przez budowanie postaci, no i kończymy na animacji. I to jest właśnie to, co robię, co kocham i czym żyję od kilku lat. Będę mówił po angielsku, po polsku, przepraszam, także... sorry. Piotr will translate. Very nice. Dobrze, jeszcze jedno takie szybkie ogłoszenie. Jak macie jakieś od razu pytania czy coś, to od razu mówcie, także bądźmy taką żywą publicznością. To jest zawsze takie fajne i w ogóle atrakcyjne. Jest jeszcze jedna rzecz. Mamy konkurs. Wszyscy lubią konkursy. W konkursie może wziąć każdy, teraz taki krótki regulamin, który wymyśliłem przed chwilą. Może oczywiście wziąć każdy, oprócz warsztatowiczów, niestety. Jak wam mówiłem, na warsztatach tworzymy postacie. Na razie niektóre z tych postaci nie mają imion. Więc mam tutaj kilka takich prezentacji, które będziecie mogli sobie przejrzeć. I zrobimy coś w tym stylu, że kiedy powiem, że to jest jakaś postać, wy po prostu osoba, która się zgłosi najszybsza, spróbuję tutaj się rozeznać i wymieni jakieś ciekawe, fajne imię, no to raz, że postać będzie miała imię, a dwa, że ta osoba wygra 5 darmowych warsztatów online u nas w szkole animacji. Myślę, że to fajna przygoda i będziecie mogli sobie przetestować, czy wam się taka forma nauki podoba, czy to jest dla was. Dobrze, ale zacznijmy od samej animacji. Czy są jacyś animatorzy na sali? Oprócz oczywiście doświadczonych animatorów, których znam. Troszkę? Troszkę? Tak, wiem, Daria. Jeszcze. Troszkę? Okej, okay, czyli są osoby, które mają doświadczenie. A które osoby, może takie inne pytanie, kto cokolwiek zanimował w swoim życiu już? O, jak cudownie. Okej. Okay. Dobrze, no to świetnie. To zacznijmy od tego, co to jest animacja. Animacja to jest oczywiście ożywianie, wprawianie w ruch. Zrobienie tego, żeby coś, co na pierwszy rzut oka jest stateczne, żeby to wszystko ożyło. Bardzo takim fajnym to jest uczuciem, bo to wszystko, co mówiliśmy w czasie tej konferencji, czyli właśnie rzeczy o modelowaniu, rzeczy o takie techniczne, jakby takim finalnym, takim efektem tego wszystkiego, dążymy właśnie do tej animacji. Oczywiście chyba, że robimy jakieś wizualizacje, które są stylem, które się nie ruszają, ale takim efektem tego jest animacja, którą możemy cieszyć po prostu ludzi. Ludzie cieszą się na animację, bo lubią patrzeć na rzeczy, które się ruszają, skaczą i w ogóle, które wydawałoby się płaskiego obrazu, nagle dostają duszę i zaczynają żyć. Przejdźmy do takich krótkich punktów. Mam tu rozpisane kilka rzeczy, które są kluczowe dla nas, jeżeli chodzi o animację. No i oczywiście po drodze będzie konkurs, który będzie ożywiał naszą... O, wypowiedź, niech będzie. Okej, czyli od czegoś trzeba zacząć. Zawsze zaczynamy od planu. Brak planu zawsze jest początkiem katastrofy. Kiedy
zaczynamy animować, mamy w sobie poczucie wow, oczywiście poznajemy narzędzia, co jest zupełnie, zupełnie mało ważne, poznajemy narzędzia, umiemy się obsługiwać, zaczynamy animować. No i zwykle bierzemy sobie naszą postać, no i lecimy. Cyk, 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 cyk. Po dwóch dniach stwierdzamy, że to do niczego się nie nadaje i po prostu trzeba zacząć od nowa. Animacja polega na planowaniu. Wydaje się, że to jest takie po prostu właśnie bierzemy coś, nagle coś odżywa, jestem świetnym animatorem. No to jest nieprawda. Najpierw oczywiście mamy jakiś scenariusz. I to nie jest ważne, czy scenariusz dotyczy kuleczki, która skacze sobie po ziemi, czy dotyczy Hobbita, półtorej godzinnego filmu. Zawsze zaczynamy od scenariusza. Później dostajemy, rozrysowujemy sobie ten scenariusz na poszczególne sceny, tak jak tutaj chłopacy pokazywali wcześniej, czyli rysujemy storyboard, czyli wszystkie sceny, które, bo oczywiście cała nasza animacja składa się z serii obrazów. Wszystkie sceny, wszystkie ujęcia dostajemy rozrysowane na płaskiej powierzchni. No i zaczynamy animację. I animacji nie zaczynamy od jakby pójścia sobie na łatwiznę i zaczęcia animacji, tak po prostu, tylko też animacja składa się z pewnych przejść. Robimy tak zwane pasy animacyjne, gdzie od najbardziej ogólnego ruchu przechodzimy do ruchu bardziej szczegółowego. I ile jest tych przejść, zależy oczywiście od produkcji, zależy od tego jak bardzo chcemy uzyskać naturalny ruch, jak bardzo nasz klient, czy po prostu my sami chcemy, żeby ten ruch był cudowny. Czyli mamy plan. W tych przejściach zawsze trzeba mieć taki wewnętrzny stop, czyli powiedzieć sobie, kiedy jest nasza animacja już na określonym poziomie. I to jest ciężko nieraz złapać, bo są osoby, które po prostu dążą cały czas, coś jak Piotr powiedział wcześniej, dążą do tego, żeby ona była idealna. Jeżeli nie mamy deadline'u, to możemy tak się zapętlić i animacja nigdy nie jest idealna. Zawsze trzeba w niej coś poprawiać. Nie jest tak, że mogę powiedzieć, wow, skończyłem tą animację, proszę bardzo. Nie ma tak. Ja jak robię animację i patrzę na nią i mówię, okej, tu bym poprawił tu. Ale muszę ją oddać, bo klient chce, bo po prostu chce pokazać chociażby znajomym. Okej, czyli to jest plan. Kiedy przejdziemy przez plan, musimy się zastanowić, po co to robimy. Takim tutaj moim punktem było to, żeby uzyskać efekt wow. Czyli robimy animację po to, żeby wywrzeć pewne uczucie na człowieku. W nawiasie, czy wow, czy nie wow, bo jakby ten cały zwrot, efekt wow, strasznie się ostatnio wytarł, że tak powiem. Wszystko robi teraz efekt wow. Proszek do prania robi efekt wow. Skarpetki w reklamach. Wszystko robi efekt wow. Więc ja bym zastąpił akurat w tym momencie ten punkt efekt wow po prostu wywołaniem w ludziach emocji. To jest podstawa. I to nie jest ważne, czy chcemy spowodować, żeby człowiek płakał. No nieraz jak zrobimy beznadziejną animację, to ludzie rzeczywiście jak na nią patrzą, to płaczą. Ale może to też polegać na tym, że właśnie ludzie się cieszą. Ostatnie półtora roku spędziłem przy produkcji wspaniałej animacji dla dzieci. To był taki zakres wiekowy od 3 do 6 lat. No i to był taki trochę serial edukacyjny, teraz tak się robi, żeby oczywiście wszystko uczyło, bo dzieci muszą się uczyć, rozwijać i tak dalej. Kolory, język angielski. I właśnie tam był jakby... ten finał tego wszystkiego był taki, że pokazaliśmy ten nasz serial pewnej grupce dzieciaków. I kiedy zrobicie animację, kiedy widzicie grupkę dzieciaków i one patrzą na waszą animację i zaczynają się śmiać, albo zaczynają robić wow, coś tam, to jest tak wspaniałe uczucie, że ja mam gęsią skórkę do teraz, jak o tym mówię nawet. To jest po prostu ten efekt, dlaczego to się robi. No i próbujemy do tego dążyć. Nie zawsze się udaje, no ale... Czasem tak. Jedyną drogą do tego, jak to osiągnąć,
jest zrozumienie podstaw animacji. Jest wiele kroków, których możemy oczywiście teraz się nauczyć animacji. Mamy wiele tutoriali, które po prostu nas uczą. Mamy taki dostęp do wiedzy ogólnej, że chyba nigdy nie było takiej możliwości, żeby człowiek, który chce kimś zostać, kiedy wymyślam sobie nagle, chcę zostać animatorem, za 3 lata może. To nie jest problem. Są tutoriale, można sobie wykupić oczywiście jakieś lekcje, można sobie wybrać szkołę, do jakiej chcemy chodzić, kierunki są naprawdę otwarte. Jest wiele, wiele możliwości nauki. I teraz, kiedy byśmy wrzucili tutaj człowieka sprzed 10 lat i powiedzieli, no musisz nauczyć się animacji, to był bardzo hermetyczny, zamknięty środowisko, gdzie trzeba było naprawdę znać kogoś albo gdzieś tam coś tam. Teraz to się bardzo otwiera. No i całym sensem tej nauki jest wyszukiwanie informacji, sztuka uczenia się i sztuka, nie sztuką jest jakby dojść do informacji, tylko sztuką jest teraz filtrowanie tej informacji, żeby się z tego czegoś nauczyć. Zrozumienie podstaw jest bardzo ważne, bo to jest nasz fundament. Jeżeli nie będziemy mieli podstaw, to nasza animacja zawsze będzie w którymś miejscu kulała. Zawsze będzie coś nie tak. Kiedy mamy podstawy, zawsze możemy się na nie wrócić i na nich sobie stanąć bardzo, bardzo stabilnie i możemy z tej podstawy iść dalej. W wielu animacjach widać, szczególnie ostatnio, na wielu forach, że to jest takie coś, że właśnie ktoś zobaczył, okej, tutorial, tutaj jest pierwsza zasada, jakaś tam spacing, timing i tak dalej. I ta animacja jest bardzo niespójna. Bardzo to się wszystko tak zwanej kupy nie trzyma, bo właśnie brakuje usystematyzowanego uczenia się tych podstaw. To jest bardzo ważne i o tym musimy pamiętać. Co dalej? Kiedy już wiemy, co chcemy wywołać w ludziach, czy mają płakać, czy mają się śmiać, musimy wydobyć naszym ruchem, znaczy nie naszym, ruchem naszej postaci, charakter postaci właśnie wyrażany przez ten ruch. Każda postać, wszyscy my, jak tutaj siedzimy, możemy się też potraktować jako takie postaci, każdy z nas wyraża się poprzez ruch. Charakter, czy zły dzień, czy dobry dzień, to wszystko po nas widać od razu. Jeśli pani idzie teraz tutaj po schodach, to widać, że nie chce wywołać wielkiego hałasu na sali i tak dalej, i tak dalej. I widzimy to nie po tym, że ta pani nam coś powiedziała, nie mamy tu żadnego dialogu, ale widzimy po samym poruszaniu się takiej osoby. My robimy to samo w animacji. My wydobywamy z naszej postaci, czy ona jest wesoła, czy jest smutna, czy jest inteligentna, czy jest mniej inteligentna, czy jest jeszcze jakaś inna. Dobra, to by były bardzo duże podstawy. Piotrze, powiedz mi tylko czas, jaki ja jestem teraz. Opowiadać? No to opowiadam. Teraz będzie pierwsza część konkursu. Ok? Jakby to zrobić tak, żeby to wszystko się udało? Dobra, to puszczam. Jak skończy się ten filmik, to będzie szybka reakcja. Poproszę podniesienie ręki. Osoba, która podniesie pierwsza rękę, po prostu wygrywa. Oczywiście musi podać imię. Nie wystarczy podnieść rękę. Okej, to puszczam. Aha, ta postać, która jest na początku, z takimi uszami, ona nie jest poza konkursem. Ona się nazywa Uszatek. Bardzo, bardzo tak. Ciekawe. Mam nadzieję, że to ruszy. Okej. Okay. Dobra, czyli to jest pierwsza postać. Niedźwiadek. Zrobiony przez Łukasza. Akurat Łukasza nie ma dzisiaj z nami, chociaż miał być. Ja się nie zgłaszam. Okej. Okay. Słucham. Bąbel. Jeszcze raz? Bąbel. Bąbel? Bardzo dobre imię. Dobrze. Czyli
później po spotkaniu się skontaktujemy i będziemy w kontakcie. Dobra, okej, czyli niedźwiedź jest bąbel, to lecimy dalej. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. To są modele stworzone w Blenderze. Wszystko jest oczywiście robione w Blenderze. Te modele zrobiły osoby, które po 2 miesiącach warsztatów u nas. Wcześniej nie miały nic wspólnego z Blenderem. OK? Także w ten sposób to wygląda. Oczywiście one później będą zanimowane. Na końcu napisów będzie niedźwiedź bąbel. Nie wiem, czy Łukaszowi się spodoba, ale nie ma wyjścia niestety. Dobra, to lecimy dalej. Obserwacja. Następną rzeczą, która jest... To jest tak, w każdym z tych punktów mógłbym powiedzieć, że każda z tych rzeczy jest najważniejsza. Dlatego często się łapię na tym, że mówię następną rzeczą, która jest najważniejsza, oczywiście to jest bzdura. Obserwacja jest bardzo ważna w animacji. Nam wydaje się, że my wiemy, jak coś powinno wyglądać. Cały czas patrzymy na człowieka, który chodzi. Widzimy ludzi, tysiące, przez całe swoje życie miliony pewnie, różnych chodów ludzi na przykład. Ale każdy z tych chodów się różni. Każdy nadaje postaci jakiś indywidualny wydźwięk, jakiś indywidualny po prostu cechy. Uchwycenie tych detali jest bardzo ważne. Oczywiście inaczej będzie się poruszała staruszka, inaczej się będzie poruszał młody człowiek, inaczej się będzie poruszało dziecko, inaczej pies, inaczej krowa. Mnóstwo różnych przykładów, które animator musi zaobserwować. Często w takich zajęciach kreatywnych, mógłbym to nazwać, malarstwo, rysunek, rzeźba, polega na innym patrzeniu na świat. I to w ten sposób nas taka sztuka rozwija, bo my nie patrzymy na świat tak, że o, idzie ktoś, okej? Tylko ja patrzę na człowieka i widzę, on jest taki, idzie po to, jest wesoły, poszło mu w pracy, nie poszło mu z żoną i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko można zauważyć. I my musimy właśnie na to zwracać uwagę. Tak samo jest z mechaniką postaci na przykład. Inaczej chodzi krowa, inaczej chodzi koń, co jest ciekawe. I tak dalej. Czyli ta mechanika się bardzo, bardzo zmienia. Obserwacja masy postaci. Ruch to energia. Energia to jest przekazywanie masy, na przykład z nogi na nogę. Przekazywanie w czasie samego stania, powiedzmy, na scenie, my jesteśmy w ciągłym ruchu. Nigdy nie jest tak, że coś jest nieruchome. Zwykle każda z naszych części w jakiś sposób się porusza. I w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać rodzaj animacji, czy to ma być animacja bardzo naturalna, czy to ma być animacja kreskówkowa bardziej, no to musimy to zachować. No i właśnie dynamika związana z nastrojem i charakterem, no to jest właśnie to. Zauważcie, że kiedy patrzymy na postać, która idzie ulicą, to na przykład na naszego znajomego, nie musimy widzieć twarzy tej postaci, ale ja z 200 metrów zobaczę, że to na przykład Mikołaj idzie. No bo on tak po prostu chodzi. To jest jego styl, jego mechanika. No i to jest piękne i ciężkie do zauważenia. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj w obserwacji. Co jest bardzo ciekawe, ludzie patrzą na chód, ale kiedy przyjdzie do animowania tego chodu, to są zupełnie zagubieni. Zupełnie patrzą, zaczynają animować i nie wiedzą, od czego zacząć. Kiedy prawa noga idzie do przodu, co się dzieje z lewą ręką? Co się dzieje z ramionami? Co się dzieje tutaj z całą tą obręczą klatki piersiowej? To wszystko animator musi wiedzieć. Bo inaczej, dzięki temu, że my całe życie patrzymy na chód, każdy zauważy różnicę i każdy, choćby się zupełnie nie znał na animacji, powie, że coś w tym chodzie jest nie tak. Bo właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego systemu chodzenia. Taki przykład, zauważcie, że jeżeli widzimy na ulicy kogoś, kto na przykład właśnie ma jakąś, nie wiem, niepełnosprawność ruchową, to każdy to widzi od razu.
I to oczywiście dzieci się gapią, staruszki też, bo im nie zależy, ale ale cała reszta udaje, że nie widzi, ale każdy to zauważa, bo ten człowiek wyrwał się z pewnego układu, z pewnego naszego wyobrażenia chodu. I tak samo jest z animacją. Jeżeli zanimujecie chód i coś będzie nie tak, każdy wam to powie. Oczywiście nie powie wam tak, o tutaj masz zły timing, tutaj ręka ci źle idzie i tak dalej, ale na pewno powie, o coś nie tak. Oczywiście wasz kierownik produkcji was wyrzuci z roboty wtedy i powie, że rzeczywiście nie umiecie animować, ale po prostu tak to mniej więcej wygląda. I to jest właśnie obserwacja. Strasznie ważne to jest. Dobra, lecimy drugiego bohatera. Zając zrobiony przez Mikołaja, a Mikołaj tam siedzi z tyłu. Okej, okay, pokręcił się. No i co? Chyba tam? George. George? George, jak nie. Widziałeś minę Mikołaja. Niestety. A, kręci. Tak będzie George. Niestety, jedna jest tylko. Kto pierwszy, ten lepszy. Niestety. Skontaktujemy się. George? Bardzo ładne, takie staropolskie takie. Dobra, mamy dwie postacie, to lecimy dalej. Mam czas? Dobra, tu byliśmy, to idziemy jeszcze wyżej. Okej, okay, zasady dobrej animacji. Bardzo lubię ten punkt. Zwykle utarło się, kiedy zaczniecie animować lub kiedy animowaliście, zwykle chcecie robić to według pewnych zasad. Zasad animacji jest 12, dobrej animacji. Te zasady zostały wymyślone gdzieś w okolicach 1940 roku i powiedzmy od tego czasu już nikt nic lepszego w animacji nie wymyślił. Pytanie, tak. Co robili kolesie od Disneya i... Później? Wcześniej. Wcześniej wymyślali te zasady. Te animacje od Disneya, które oglądamy, one de facto już zawierały to wszystko. Zawierały, ale nie wszystkie. Cały ten system tworzenia tych zasad przebiegał od 20 lat, powiedzmy, właśnie do 1940 roku. I od tego czasu to, co się dzieje, to jest ulepszanie cały czas tych samych zasad. My działamy wedle tych zasad. Nikt już nic więcej nie wymyślił, jeżeli chodzi o sam ten taki klucz. Nie wiem, czy już się nie da, czy została wyczerpana pewien taki, po prostu zasady ruchu zostały rozpisane, ale dzięki tym zasadom po prostu potrafimy już zrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy. I to jest tak, że właśnie zaczynając animację są dwie grupy. Osoby, które mówią, ok, Google, 12 zasad dobrej animacji, lecimy, cyk, 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 mam fajną animację. I są drugie osoby, które mówią, nie, 12, to przecież to jest ten, ja sobie zrobię swoje zasady. I ani ci nie są jakieś specjalnie cudowną grupą ludzi. 12 zasad animacji to jest nasze przykazania. Także animator ma 22 przykazania do ogarnięcia. Oczywiście za te wszystkie wcześniejsze przykazania idziemy sobie do piekła, za te 12 po prostu zostajemy, złamanie tych 12 zostajemy zwolnieni z pracy, co może być podobne w skutkach. Nie będę ich po kolei rozkładał na czynniki pierwsze, bo w Google'ach to macie. Ale opowiem tylko o niektórych, które są najważniejsze, powiedzmy, które po prostu wybrałem i ja uważam, że są bardzo ważne. Dobra animacja to przede wszystkim dobry timing, czyli timing to jest to. Ostatnio się spotkałem, chyba Damian mi dał bardzo fajne opracowanie, gdzie ktoś próbował przetłumaczyć te zwroty na polski. Nawet to brzmiało. Ale jakoś ja nie jestem przekonany, więc spróbuję to po prostu będę wam przytaczał angielskie nazwy. Timing to jest mniej więcej to, co się dzieje w jakim czasie. Jeżeli wyjdziecie z domu i spóźnicie się na pociąg, to macie zły timing. Kiedy robicie chód człowieka i ten człowiek za wolno będzie stawiał nogi,
to będzie zły timing. Jeżeli będzie zestawiał za szybko, to będzie też zły timing. Czyli mamy punkt A, punkt B, przejście z tego punktu A do punktu B, to jest właśnie nasz timing. Wszystko, co się dzieje po drodze, to jest spacing. Bardzo często mylone pojęcia, bardzo często nawet przez doświadczonych animatorów mylone pojęcia. Co to jest spacing, co to jest timing? Timing to jest od punktu A do punktu B, a spacing to jest na przykład czym przyjechaliśmy do tego punktu A do punktu B. Przyjechaliśmy w tym samym czasie, ale na przykład jeden jechał hulajnogą najpierw wolno, potem szybko, a drugi jechał rowerem najpierw szybko, potem wolno. Dotarli w tym samym czasie, ale dotarli jak gdyby po środku wszystko, co się działo. Wszystko jest, to jest ta różnica. I złapanie dobrego timingu z dobrym spacingiem daje nam 70% dobrej animacji. Wtedy ruch zaczyna się bardzo fajnie już nam kreować. Od tego zaczynamy. Ustalamy sobie timing. Jak ktoś ma szybko dostać się z punktu A do punktu B. Pomaga właśnie w tym plan, pomaga animatik, pomaga to wszystko, co się dzieje w tej fazie planowania. Squash and stretch mniej więcej polega to na tym, że mamy obiekt i jeżeli ten obiekt zaczyna się ruszać, działają na niego pewne siły, więc się skurcza i rozkurcza. I bardzo często w sieci możecie znaleźć piłeczki, które podskakują i to jest bardzo fajne ćwiczenie dla każdego animatora, że bierzemy piłeczkę, uderza w ziemię, odkształca się, oddaje energię, leci w górę. Oczywiście zwykle animatorzy mówią, ale czemu mam animować piłeczkę, jeżeli jestem świetny i mogę już człowieka? Dlatego, że na człowieka działają identyczne siły. Jeżeli człowiek idzie, to ma takie up and down, czyli góra-dół. Po prostu działają na niego siły i zaczyna się skłoszować, rozstrzeczać i tak dalej. Czyli się zwija, rozwija. No i właśnie to jest właśnie w ten sposób wygląda. Bardzo, bardzo używana zasada w starszych animacjach szczególnie. Tam bardzo dużo było po prostu tych myszek Miki, które gdzieś podskakują, bounsują, gdzieś tam robią różne dziwne rzeczy. Teraz się coraz bardziej od tego odchodzi. Oczywiście zależnie od rodzaju animacji. Mamy tutaj też anticipation, czyli anticipation to jest mniej więcej takie coś, że żeby nasza animacja była klarowna, co jest w następnym punkcie, ale nieważne, to musimy dać widzowi naszemu czas na dostosowanie się do tego, co się stanie. Nie możemy na przykład od razu wyskoczyć. Nie możemy na przykład, wyobraźmy sobie człowieka, który trzyma na przykład piłkę, który jest bejsbolistą, żeby rzucić, to on nie robi tego tak. Tylko on bierze zamach, to zajmuje pewną chwilę i dopiero później wypuszcza piłkę. Dzięki temu oczywiście nabiera energii, są zachowane inne zasady dobrej animacji, ale też nasz widz jest przygotowany na to, co się stanie. Następna rzecz, która bardzo często kuleje, że tak powiem, w animacjach młodych animatorów. Robią animację, która po prostu się zaczyna bez wielkiego początku, kończy się i właściwie to nie wiadomo, co się wydarzyło. A to jest tak proste. Trzeba wziąć pierwszy punkt, przygotować widza na to, co się stanie, w następnym punkcie pokazać, co się dzieje i finalnie pokazać, co się stało. Trzy punkty. No i mamy wspaniałą animację. Proste. Niby. Okej, klarowne, przekonujące ruchy. Klarowność naszej animacji jest super ważna. Każdy ruch, który wykonuje nasza postać, dla naszego widza musi być zrozumiały. Tony animacji, które są niezrozumiałe, nieklarowne i mimo tego, że ja jako animator myślę sobie, wow, no przecież widać, że on tu kuca po to, żeby wziąć tą kredę i namalować coś na ścianie. Ale nikt nie rozumie tego oprócz mnie. To jest błąd. My robimy wszystko dla widza.
widz dla nas też niektóre rzeczy może później zrobić, na przykład bić brawo, ale my robimy to dlatego, żeby ktoś to zrozumiał. Bez sensu jest robić animację dla siebie, no bo to jest, no chyba, że ktoś ma jakieś, nie wiem, takie zboczenie. Ale ogólnie robimy to dla kogoś, więc przekaz musi być jasny. No i ostatni punkt, energia. No i właśnie energia to jest to, czym jest animacja. Zawsze musimy pamiętać, gdzie ta energia jest. Zawsze musimy pamiętać, skąd wychodzi, dokąd zmierza. Jeżeli o tym będziemy pamiętać, te wszystkie 12 zasad, które są, które sobie przeczytacie, będą dużo, dużo łatwiejsze do realizacji. Dobra, zasady dobrej animacji mamy za sobą. Postać numer 3. Żuczek. Przygotować się. Będzie? Okej. 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 Będzie. Dobrze. Zakręcił się. Wow! Chyba tu. Tak mi się wydaje. Przepraszam, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Żuczka zrobiła Daria, tam siedzi z tyłu. Słuchamy. Gillian? Lilian. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Skontaktujemy się po... Lilian. Jak Daria? Obleci? Dobrze. Nie, piękne imię. Chyba mi się na razie najbardziej podoba. Dobrze, czyli w napisach końcowych żuczek jest Lilian? Lilian, okej. Okay, okay. Ktoś zapisuje te imiona? Dobrze. Okej. Z tej takiej części opisowej to by było tyle. Pokażę wam kilka teraz urywków animacji, takich rzeczy, które też robimy na warsztatach i powiedzmy będziemy się zbliżać troszeczkę do końca. Chcę wam pokazać następną postać. Następna postać to krowa Dorota. Niestety, jak już słyszycie, krowa Dorota ma imię, więc jest poza konkursem. Zrobiła to nasza kursantka Ewa. Tu jest nagość. Przypominam, 2 miesiące nauki Blendera. Też jestem w szoku. I can repeat that, Sebastian. It's no problem. Okay. Oh, profile is the most important, I think. Dobra, no to mamy krowę Dorotę załatwioną, że tak powiem. Teraz tak, zgubiłem się w mojej prezentacji, ale spróbuję się odnaleźć. Dobra, przeskoczymy sobie tutaj. Mamy jeszcze jedną postać konkursową. No, w sumie dwie, więc trzeba od razu w głowie dwa imiona wymyśleć. To będą dwa żółwie zrobione przez Ninę. Niny nie ma... Nie widzę Niny? Okej. Okay. Więc lecimy. Włączam dwa żółwie. Last chance to win. Yes. Oh my god. Epic fail. Come on, Turtles. Chyba będzie dobrze. Okej, okay, pierwszy żółw. Brązowy. I drugi żółw. Zielony. Okej, okay, teraz będę obserwował. Wow! Dogrywkę muszę. Zrobimy... Ile było już? Dobra, zrobimy dwa imiona. Bo dwa żółwie są. Jedno imię poproszę tylko. To lepsze. Barnaba to jest brązowy? Dobrze. Ryszard? Wszystkie ryski to fajne powagi. Nie wiem, czy Ryszard. Kiedyś już nasi kursanci zrobili postać Ryszard, ale niech będzie. Dobrze. Drugi.
Rysiu to jest, tak? Dobrze. Skontaktujemy się po. Okej, okay. Rysiu i dobrze. I teraz Gacek ma imię, prawda? Pokażę wam jeszcze Gacka. Okej, okay. Gacek charakteryzuje się tym, że już ma animację szczęki. Nawet. I otwiera i zamyka. Nie wiem, czy ją dobrze widać. O, spauzowało się. Jeszcze raz wam puszczę, bo to jest warte zauważenia, że on mimo tej wady szczęki. Nawet nie wiecie, jak te postacie są podobne do swoich autorów. Okej. Dobra. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Robiliśmy to we Wrocławiu i to będzie troszeczkę połączenie trackingu z animacją. Zrobiliśmy to przez 3 godziny, więc wybaczcie trochę toporną tą animację. Wyglądało to mniej więcej tak, że spotkaliśmy się w pewnym fajnym lokalu. To nie był lokal, sala konferencyjna. Było tam 12-13 osób, które się nagrały po prostu i później zrobiliśmy sobie do tego animację z takim potworkiem. Puszczę wam ją, bo myślę, że tracking jest zawsze atrakcyjny, więc to myślę, że jest ciekawe. Okej. All in Blender, of course. Miałem wyłączyć audio, ale już niech będzie. That's all. Dalej jest reklama, więc wam tego nie puszczę. Nie będziemy reklamować ich za darmo. Tego lokalu oczywiście, bo mieliśmy taką umowę, że oni nam dają fajne miejsce do warsztatów, a my im robimy taką reklamówkę i się cieszą. My się cieszymy, wszyscy są szczęśliwi ogólnie. Tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze króciutką bardzo animację, jak wygląda fajny timing, fajny spacing w pościgu. Zrobił to mój, nie nazwę go przyjacielem, kolega z Indii, bo przy tej produkcji Tommy Carey się nazywa. Pracowaliśmy z ludźmi z całego świata. To była taka świetna przygoda, gdzie ja nadzorowałem, to jest bardzo złe słowo, koordynowałem pracę animacyjnego teamu z całego świata, z Indii, z Indonezji, z Pakistanu. Później, kiedy poznałem tych ludzi, wziąłem atlas, patrzyłem sobie, gdzie oni mieszkają w ogóle, ze Stanów Zjednoczonych, co nie wspominam najmilej. Ale też fajnie. Także animacja to jest fajna też przygoda. Można poznać naprawdę świetnych ludzi. To jest kawałek jego animacji. On tak mówi. Ja mu wierzę. No więc chyba tak jest. Jest świetna. Bardzo krótka. I nie działa. Ale będzie. Coś tutaj idzie. Trochę internet mnie zawiódł dziś. Ale mam nadzieję, że damy radę. Okej. Technical problems. Okej. Tak, najważniejszy jest taki piękny, piękny, nieruchomy obrazek. To już koniec. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli naprawdę będziecie chcieli się zająć animacją, zobaczycie, jak jest na początku ciężko, bo to jest tak, że siedzicie, wiecie, miesiąc, robicie animację, będzie jej całe 5 sekund, pokażecie swoim znajomym i nigdy nie będzie tak, że oni powiedzą wow, tylko zawsze będzie już? To jest właśnie mniej więcej to. Jeszcze o jednej fajnej inicjatywie wam powiem, która jest w internecie, gdzie można bardzo fajne animacje zobaczyć. To jest 11 Second Club. Nie wiem, czy ktoś wie, mam nadzieję, że dużo rzeczy wiedzą.
To jest taki konkurs, on można wziąć w nim udział za darmo. To jest taki konkurs animacyjny, gdzie po prostu wrzucamy animację do 11-sekundowego audio. Czyli co miesiąc się to audio zmienia, ludzie wrzucają swoje animacje. Jeden z wygranych, nie wiem, 2010 chyba rok. Dość fajna animacja tak na koniec. Dziękuję bardzo. Marcin Muszyński, pytania? Pytania, koniecznie. Pytania są najlepsze. Mam takie pytanie. Jakie zastosowanie animacja poza YouTube'em mogłaby znaleźć w Polsce? Oj, szerokie. Animacja przy... Bo z tego co się orientuję, to tak za bardzo w tym zatrudnienia nie ma. Nie ma. Szukamy kilka osób. Nie, zastosowanie jest bardzo szerokie. Animacja ogólnie przy wszelkiego rodzaju nawet wizualizacji dla firm. Zgłaszają się firmy, chcą mieć podskakującą piłkę, bo budują na przykład boiska. Chcą mieć postać, która dzięki temu, że jest cudowna, że jest słodka, no wszyscy znacie chyba Serce i Rozum. Co tam jest animacja? Od serca i rozumu wszyscy zaczęli kochać telekomunikację polską. No, co wcześniej było, po prostu zmiana wizerunku na zasadzie tego, że budujemy postać, dajemy ją, jej fajny charakter i wszyscy mówią, wow, telekomunikacja, serce i rozum, o, i wzbudza w ludziach takie co wspaniałe emocje, że po prostu mimo tego, że rachunki nam rosną, to i tak zaczynamy kochać telekomunikację polską. Reklama, wizualizacje, w całym firmy mają w internecie strony swoje, tam chcą, żeby coś skakało, coś się ruszało, coś gdzieś, filmiki jakieś promocyjne, no mnóstwo zastosowań. Sama praca animatora w Polsce wygląda mniej więcej tak, że animator w mniejszych firmach to nie jest czysty animator, zawsze trzeba coś więcej umieć, bo ja jako osoba, która zatrudnia ludzi, bardzo mi się podoba to, że mój animator przyjdzie i powie, a to ja jeszcze coś ci tu wyrenderuję, a coś w rigu się zepsuło, to coś tam sobie poprawię, a w ogóle to jeszcze zrobię ten, narysuję storyboard i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście nie za ciekawe, bo fajnie by było, jakby animator animował tylko, ale warunki jakby w kraju i też na świecie wymuszają na animatorach potrafienie różnych innych rzeczy, co jest z jednej strony fajne, z jednej strony niefajne, to zależy jak tam sobie to ułożycie w głowie, czy chcecie być bardziej generalist, czyli człowiekiem, który umie wszystko, czy się wyspecjalizować. Świetny animator ma pracę od zaraz. Dzięki. Jeszcze pytanie? Jak się ma animacja robiona na potrzeby filmów do animacji na potrzeby gier? Jaka jest różnica? Gry ogólnie opierają się na cyklach. Robimy cykle chodu, robimy cykle skoków, robimy cykle jakiegoś poruszania się, jakichś gestów. To dopiero po prostu jest wrzucane gdzieś do silnika z grami i tak dalej. W animacji normalnej oczywiście też budujemy, na przykład przy serialu, budujemy całą bazę chodu jakiejś osoby, czy znaczy jakiejś postaci. Czyli na przykład mamy do zanimowania misia, pracuje nad tą animacją powiedzmy 20 osób, więc ten miś, kiedy zanimuje go, nie wiem, Rakesh z Indii, musi chodzić tak samo, jak go zanimuje Marcin z Polski. Dlatego my wcześniej przygotowujemy sobie taką bazę chodów, bazę ruchów, siedzimy na Skype'ie i gadamy o tym całą noc, bo oni tam mają dzień, a my mamy noc, czy odwrotnie. I po prostu staramy się to wszystko poskładać, żeby to wszystko działało. Przy grach jest troszeczkę inaczej, troszeczkę szybciej, prościej może. Może nie, może prościej, chyba tak. Okej. Okay.
No więc ja mam pytanie odnośnie systemu animowania. Jak pan uczy ludzi i generalnie jak animatorzy pracują? Częściej wybierają system rotacji kości Quaternion czy Eulerowski? Co jest, w którym systemie prościej wykonywać animacje, nie wiem, chodu, w miarę płynne? Quaternion jest, to jest taki problem, że ciężki jest do edycji później. Jeżeli przejdziemy sobie później na Graph Editor, nie zawsze jest to takie intuicyjne. Tam dochodzi ta jedna oś, gdzie po prostu wszystko nam się miesza i nie jest to takie proste. Oczywiście przy tym drugim rodzaju animacji łatwiej jest nam później to obrobić, no tylko oczywiście wynikają pewne problemy, o których tam wszyscy wiedzą i nie chciałbym się tu wbijać. Można to też uzależnić od sceny, co jest akurat potrzebne, czy będziemy edytować tę animację bardzo, gdzieś tam szlifować ją, czy zostawiamy po prostu i wtedy jest prościej. To zależy, to wszystko zależy. W animacji jest wszystko płynne, zawsze się coś zmienia i zawsze to jest zależne od pewnych czynników. Wszystkie pytania? To dziękuję bardzo.